Dzień dobry panie Bogdanie. Dzień dobry, witam panie Kazimierzu. Jesteśmy tutaj w takim szerszym gronie. Koło pana są uchodźcy z Ukrainy. Proszę coś powiedzieć, kiedy to zaczęliście przyjmować tych ludzi? Jak to w ogóle? No uchodźcy, to widać. To mamy to prawdziwych uchodźców. Uchodźców, którzy przyjechali z Ukrainy. Głównie dzieci, fajne dzieci, uśmiechnięte. Wszyscy przyjechali zmarnięci. Generalnie starałem się skupiać na rodziny, które przyjeżdżały prosto z granicy, szczególnie w godzinach nocnych. Tak? Czyli ludzie przyjeżdżali z granicy w późnych godzinach, między 12 a 6 rano przyjeżdżałem i wspieraliśmy ich wszystkich. Wszyscy przyjeżdżali do nas zmęczeni, głodni, zmarznięci i tutaj w hotelu dostali mieszkanie, nie mieszkanie, tylko pokój hotelowy. Ciasno, ale ciepło i mają wyżywienie. No i jakoś sobie dajemy radę. Tutaj większość tych ekip, które tutaj widzimy tutaj, to przyjechali jakieś 2-3 dni temu. Mam też dosyć dużą rotację na hotelu. Bardzo dużo ludzi przyjechało do nas i za pomocą wolontariuszy byli wspierani, ubierani, dostali dary. Naprawdę Bolesławiec kapitalnie się sprawuje. I bardzo dużo rodzin zostało przyjętych przez kwatery prywatne. Po prostu wyglądało to tak, że wolontariusze przychodzili tutaj do nas na hotel, pukali do drzwi i jak widzieli te uśmiechnięte buźki, to aż się sam wzrusza, zabierały ich po prostu i te dzieci wylądowały do domów prywatnych. Ogromne serce pana pozwala na to, że ci ludzie, no, którzy mają wojnę u siebie, znaleźli się tutaj. Co pan, jak pan z tymi ludźmi rozmawia, no, co pan może powiedzieć na temat tego? Na początku jest bardzo ciężko z nimi rozmawiać. Powiem tak, bo dużo emocji jest po naszej stronie, tak? Wszyscy tutaj przychodzą, nasi pracownicy płaczą, wolontariusze płaczą i to na sam widok, po prostu ta telewizja, która pokazuje te obrazy wojenne i potem widzimy te dzieci takie uśmiechnięte, w ogóle tak po prostu nam się to w głowie nie mieści, ale po prostu pomagając, nakręcam się pomagając, jakby dobrze się z tym czuję i wiemy, że robimy dobrze, nie? Naprawdę każdy z nas ma szansę po prostu zdać ten test humanitarny i zrobić sobie nowych przyjaciół. No przyjaciół, którzy musieli niestety uciekać przed wojną. No, tak. Musieli uciekać. Każdy tutaj pochodzi z różnych miast, pochodzą i z Charkowa, i z Kijowa, i z Odessy, i z Zaporoża. Każdy przygląda ten internet i patrzą na tych zdjęciach, czy tutaj o Janek nam tutaj ma właśnie malutki kaszel, 5 miesięcy. Patrzą, czy ich domy jeszcze stoją, czy nie stoją, tak? Czy bomba trafiła w ich blok, czy nie. No, dużo jest takich mocnych emocji. Moja żona dzisiaj udało jej się już 6 dzieci, bo nas jest trochę więcej na hotelu, już 6 dzieci udało się załatwić za pomocą dyrektorki szkoły nr 4 i na Bielskiej. Już 6 dzieci dzisiaj już zaczęło szkołę, tak? Więc wylądowały w klasach. Tutaj ta część dzieci jeszcze nie zdążyła zrobić. Bardzo ważne jest dla tych uchodźców, żeby oni wszyscy szli do Okrąglaka na Piłsudskiego i tam na pierwszym piętrze jest możliwość się zarejestrowania. Jest tłumacz ukraiński, rosyjski, którzy pomagają w załatwieniu numerów PESEL. Tak? Numer PESEL jest dosyć ważny, bo od razu pozwala tym Ukraińcom korzystać z takiej opieki, choćby medycznej. Tak? Czyli jakiś taki start mają, że jakieś zakorzenienie. Więc jeżeli mogę was o coś prosić, o ludzi z Bolesławca, to naprawdę robicie świetną robotę. Nie bójcie się ich przyjmować. Możecie przyjść do hotelu, poznać te rodziny. Konfiguracje są takie dosyć standardowe. Mamy przeważnie matka z dzieckiem, matka z 2 dzieci albo matka z 3 dzieci. To są różne konfiguracje. Teraz mamy trochę dziewczynek, trochę chłopaków w wieku od 5 miesięcy do 14 lat. Wszystko się gdzieś tam kręci, są rotacyjnie. Nie bójcie się, otwórzcie wasze serca, przyjmijcie ich do domów. To jest tymczasowe, zaraz to minie. Oni wszyscy chcą tylko wrócić, wszyscy mieli pracę, domy. Tak naprawdę oni uciekali przed kulami i przed agresją. Dziękuję.